ten zespół to polskie społeczeństwo. Najbardziej kreatywne, przedsiębiorcze, co najmniej w tej części Europy. I to wy niedługo, za kilka lat będziecie ten program, tę strategię wdrażać w życie. W swoich zakładach pracy, w swoich uczelniach. Na tegorocznym salonie mamy 18 stoisk uczelni, i nie tylko uczelni, bo i wydawnictwa Perspektywy, również Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, której to eksperci podczas salonu prowadzą program związany z przedmiotami maturalnymi, ale również nie tylko. Chodzi również o to, jak wybierać na tej maturze, czego się należy bać, czego należy się nie bać, na co należy przede wszystkim zwrócić uwagę, żeby na majowym egzaminie nie polec i wyniki były na tyle satysfakcjonujące, żeby w pierwszej rekrutacji na wybraną przez siebie uczelnię znaleźć ten odpowiedni kierunek i dostać się bez mniejszych problemów. Jesteśmy na salonie, na opolskim salonie maturzystów. Jest to już 10. salon. Bardzo nas cieszy, że już 9. z kolei odbywa się właśnie tutaj w Politechnice Opolskiej. Jest to przede wszystkim okazja dla maturzystów przyszłorocznych, którzy mogą się zapoznać z nowościami na maturze, dowiedzieć się, jak przygotować się do takiej matury, dowiedzieć się o ofercie kształcenia. Nasza uczelnia oczywiście jest najliczniej i jak widzę, mam nadzieję, najlepiej reprezentowana. Wszystkie wydziały pokazały tutaj to, co mają najlepsze. Studenci mocno się zaangażowali w promocję, także jest to też dla nas pierwsza taka forma promocji, która jest skierowana właśnie do tych przyszłorocznych maturzystów. Jest to praktycznie to samo, co po prostu dzieje się przed monitorem, z tym, że mamy po prostu, obraz jest po prostu renderowany dookoła użytkownika. Jest tam pomontowany poza goglami laser, który obserwuje położenie gogli, odtwarza to właśnie w wirtualnej rzeczywistości i dzięki temu właśnie mamy tak jakby odczucie przebywania w tej przestrzeni. Można się tutaj o wiele dowiedzieć na temat matur, można zobaczyć, jak wygląda matura, na co zwracać uwagę. Bardzo cenne informacje są tutaj podane. No, bardzo ciekawe. Mogę się zapoznać z wieloma szkołami, nie tylko z Opola, ale i z całej Polski. Politechnika Opolska.